Szanowni Państwo, w ramach długo już terminowej, znanej współpracy pomiędzy całym środowiskiem WarNews.pl oraz kanałem Kapitan Lisowski, chciałem zaprosić na przygotowane przez zespół WarNews filmy w edycji takiej, aby leciały również na moim kanale, ale jednocześnie w związku z tym, że chodzi między innymi o to, żeby promować tak dobrą ekipę, jaką jest WarNews. Zachęcam wszystkich do lajkowania, komentowania i subskrybowania nie tylko mojego, ale również kanału warnews.pl, do czego gorąco w ramach współpracy, ale nie tylko i szczerze zachęcam. Dziękuję i zapraszam na materiał. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale warnews.pl. Dziś moim i Państwa gościem komandor porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz. Witam serdecznie Panie Komandorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Komandorze, trwa konflikt palestyńsko-izraelski i dzisiaj porozmawiamy nie o aspektach wojskowych, ale o aspektach prawa międzynarodowego. Masa materiałów docierała do nas przez te ostatnie tygodnie, bestialstwa tak naprawdę obu stron konfliktu. I jak reaguje świat? Dużo w ostatnich godzinach mowy o konflikcie na linii Izrael-ONZ. Czy prawo międzynarodowe uchroni ludność cywilną, głównie teraz palestyńską, przed tym bestialstwem? Znaczy, zacznijmy od tego, że tutaj bez cienia wątpliwości powiedzieć można, iż ten aktualnie trwający konflikt rozpoczęty został przez bezprecedensowy atak Hamasu na niebronione obiekty cywilne w Izraelu, głównie na kibuce. A oprócz tego zmasowany atak pociskami rakietowymi ziemia-ziemia niekierowanymi na obiekty położone w Izraelu, i to był atak zdecydowanie prowadzony bez rozróżnienia, stanowiący zbrodnię wojenną, ponieważ rakiety te nieprecyzyjne, niekierowane, tak naprawdę nie można było ograniczyć skutków ich użycia do konkretnych wybranych celów wojskowych, więc ucierpiały przede wszystkim obiekty cywilne i ludność cywilna. Zresztą strona izraelska szacowała liczbę ofiar tego ataku na około 1200 początkowo ofiar, więc jest to liczba szokująca, oszałamiająca, aczkolwiek reakcja Izraela, która doprowadziła do śmierci według różnych źródeł od 2 do 2500 Palestyńczyków, jest równie okrutna i równie szokująca, jeżeli chodzi o skalę cierpienia, skalę ofiar po stronie ludności cywilnej. Natomiast obie strony tego konfliktu, bo jest to konflikt o charakterze niemiędzynarodowym, państwowa strona konfliktu, jaką jest Izrael, i niepaństwowa strona konfliktu, jaką jest Hamas i ewentualnie inne ugrupowania, które wspierają działania Hamasu, zobowiązane są do poszanowania przynajmniej norm zwyczajowego prawa, międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych i tutaj niekwestionowanymi normami prawa zwyczajowego są zakaz atakowania niebronionych obiektów cywilnych, zakaz atakowania ludności cywilnej, zakaz powodowania nadmiernych strat wśród ludności cywilnej czy w obiektach cywilnych. I tutaj obie strony, można powiedzieć, bez ogródek dopuściły się złamania tych zakazów w swoich działaniach. Bądź to, jak w przypadku Hamasu, w sposób rozmyślny i systematyczny atakując ludność cywilną i obiekty cywilne, bądź to, jak w przypadku Izraela, któremu trudno zarzucić rozmyślne i celowe atakowanie obiektów cywilnych, ale myślę, że bez większych problemów można stwierdzić, że strona izraelska dopuściła się ataku, co do których można było przypuszczać, że wywołają nadmierne, nieproporcjonalne straty wśród ludności cywilnej i obiektach cywilnych. Tyle jeżeli chodzi o bezpośrednie skutki działań zbrojnych prowadzonych przez obie strony. Natomiast wspomnieć należy również o zapowiedzi strony izraelskiej, która częściowo została zrealizowana, mianowicie zapowiedzi odcięcia dostaw wody, paliwa niezbędnego do funkcjonowania jedynej w Strefie Gazy elektrowni, żywności,
i pomocy humanitarnej. Pojawiały się wręcz groźby ze strony niektórych izraelskich polityków, że ewentualne konwoje z pomocą humanitarną, które miałyby wejść czy wjechać na teren Strefy Gazy od strony Egiptu, zostałyby zbombardowane. Więc prawo międzynarodowe, a również jeżeli chodzi o jego normy zwyczajowe, i tu bez względu na to, że Izrael nie jest stroną drugiego protokołu dodatkowego do konwencji genewskich, Hamas też nie jest stroną tegoż protokołu, normy prawa zwyczajowego zabraniają pozbawiania ludności cywilnej zasobów niezbędnych do jej przetrwania, czy prowadzenie działań zbrojnych w sposób zmierzający do głodzenia ludności cywilnej. Tutaj obawiam się, że po stronie Izraela doszło do naruszenia tych zakazów, ponieważ o ile samo oblężenie jako metoda prowadzenia działań zbrojnych nie jest zabronione przez międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, o tyle działania zmierzające do głodzenia ludności cywilnej czy pozbawienia jej zasobów niezbędnych dla jej przetrwania są ewidentnym, ciężkim naruszeniem prawa konfliktów zbrojnych, więc nazwijmy rzeczy po imieniu, stanowią zbrodnie wojenne. Więc tutaj można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że obie strony dopuściły się w toku tego trwającego już od ponad 3 tygodni konfliktu szeregu zbrodni wojennych, do których zaliczyć można po stronie Hamasu nie tylko atakowanie obiektów cywilnych czy niebronionych, czy atakowanie ludności cywilnej, ale również branie zakładników, które wprost zabronione jest zarówno przez wspólny artykuł 3 dla wszystkich 4 konwencji genewskich, jak i przez artykuł 4 drugiego protokołu dodatkowego do tych konwencji, ale panuje powszechna zgoda co do tego, że zakaz brania zakładników stanowi normę zwyczajowego prawa konfliktów zbrojnych, a więc branie zakładników w toku konfliktu zbrojnego stanowi również ewidentne ciężkie naruszenie prawa konfliktów zbrojnych, a więc zbrodnie wojenne. Panie komandorze, jakie konsekwencje, bo ciężko mi wyobrazić sobie, żeby społeczność międzynarodowa wyciągnęła jakieś większe konsekwencje dotyczące Hamasu, ale Izrael jest częścią tej wspólnoty międzynarodowej. Jakie konsekwencje mogą czekać Izrael w związku z tymi naruszeniami, o których niemal codziennie informuje świat? Więc obawiam się, że konsekwencje będą relatywnie niewielkie bądź łagodne z tej prostej przyczyny, że dla powszechnego charakteru ewentualnych sankcji nakładanych na Izrael niezbędna byłaby rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak wiadomo, 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Rosja i Chiny posiadają prawo weta. Więc ja spodziewam się, że troje spośród tak zwanych zachodnich członków Rady Bezpieczeństwa, stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania, zawetowałyby niemalże natychmiast jakąkolwiek rezolucję zmierzającą do nałożenia sankcji na Izrael, czy wręcz podjęcia ewentualnej międzynarodowej interwencji wojskowej w celu zaprzestania rozlewowi krwi w Strefie Gazy. A więc w grę wchodzą ewentualnie jedno bądź kilkustronne sankcje nakładane przez poszczególne państwa na Izrael, ale z oczywistych względów do tych sankcji na pewno nie dołączą Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania. Zresztą prezydent Macron chyba w dzisiejszym oświadczeniu stwierdził, że zachęcałby do powołania międzynarodowej koalicji, która miałaby wesprzeć Izrael w walce z terroryzmem. Więc tutaj mamy dość czytelny sygnał ze strony Francji. Stany Zjednoczone, wiadomo, od dawna tradycyjny sojusznik Izraela i tutaj nie spodziewałbym się jakiejkolwiek zmiany w tej kwestii. Wielka Brytania, wiadomo, blisko związana ze Stanami Zjednoczonymi. Podejrzewam, że tożsame stanowisko względem Izraela będzie zajmowała. Więc tak naprawdę ewentualnie możemy liczyć na jednostronne działania niektórych państw, na przykład Rosji, czy na przykład członków Ligi Państw Arabskich, tylko że ze względu na ten rozproszony i taki jednostronny charakter ewentualnych działań tych państw, konsekwencje dla Izraela będą
praktycznie nieodczuwalny. Natomiast, co ciekawe, Palestyna jako, czy autonomia palestyńska jest obserwatorem ONZ. Nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale ma status obserwatora. Natomiast jest sygnatariuszem statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego i władze autonomii palestyńskiej już bodaj 2 lata temu powierzyły Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu jurysdykcję w sprawach związanych z konfliktem w Strefie Gazy. Więc Międzynarodowy Trybunał Karny zapowiedział już, że zajmie się badaniem ewentualnych zbrodni wojennych popełnionych w trakcie tego konfliktu. To może być o tyle interesującą sytuacją, że wszakże Izrael nie jest stroną statutu rzymskiego, nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale podobnie stroną statutu rzymskiego nie jest Rosja, a mimo to przeciwko Władimirowi Putinowi między innymi MTK wydał międzynarodowy nakaz aresztowania. I byłoby dość ciekawe, gdyby okazało się, że analogiczny nakaz aresztowania zostałby wydany przeciwko Benjaminowi Netanyahu, czyli premierowi Izraela, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż w przeciwieństwie do Władimira Putina nie jest on objęty takim ostracyzmem na arenie międzynarodowej jak Władimir Putin i byłby to ciekawy dość eksperyment, gdyby państwa będące stronami statutu rzymskiego stanęły przed dylematem, czy wykonać postanowienie MTK w sprawie ewentualnego nakazu aresztowania, czy powołać się na immunitet głowy państwa, jak zrobiono to w przypadku prezydenta Sudanu al-Bashira, czy jak to Chiny zapowiedziały w odniesieniu do Władimira Putina, ale argumentacja o immunitecie głowy państwa spotkała się z dość powszechnym odrzuceniem przez tak zwane państwa Zachodu. Więc tutaj no, mielibyśmy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, gdyby ta argumentacja o odrzuceniu immunitetu głowy państwa w odniesieniu do premiera Izraela została niejako podważona przez państwa członkowskie czy państwa sygnatariuszy statutu rzymskiego. Panie komandorze, na koniec, jak pan ocenia postawę ONZ? Od kilkunastu godzin widzimy wyraźny konflikt między tą organizacją a Izraelem. Izrael wręcz nalega na odwołanie przewodniczącego tej organizacji. Czy ONZ po raz kolejny udowadnia, że jest organizacją, no, często pojawia się ten komentarz, niepotrzebną, czy jednak widzimy jakiś postęp w funkcjonowaniu właśnie ONZ-u? Ja uważam, że ONZ jest organizacją potrzebną jak najbardziej, natomiast problemem ONZ jest prawo weta przysługujące stałym członkom Rady Bezpieczeństwa. I to prawo weta w wielu przypadkach w przeszłości doprowadziło do paraliżu ONZ jako organizacji i niemożności skutecznego działania w sytuacjach no, ewidentnego zagrożenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Tutaj pewnego rodzaju precedensem była rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ bodaj z 1952 roku nazwana Uniting for Peace, w której to rezolucji wobec weta Chin i z ówczesnego Związku Radzieckiego przeciwko rezolucji upoważniającej siły ONZ do podjęcia interwencji w Korei. Zgromadzenie ogólne podjęło rezolucję, zgodnie z którą w takich przypadkach, kiedy dochodzi do paraliżu ze względu na weto jednego lub więcej państw stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, Zgromadzenie ogólne teoretycznie mogłoby podjąć rezolucję w trybie rozdziału 7, czyli niejako wyręczyć w działaniu Rady Bezpieczeństwa. Z tym, że rezolucja ta dokonała de facto zasadniczej poprawki czy zmiany do treści Karty Narodów Zjednoczonych w trybie nieprzewidzianym przez samą Kartę Narodów Zjednoczonych, która dla zmian jej treści wymaga przede wszystkim zgody wszystkich
stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i w tym przypadku o takiej zgodzie absolutnie nie mogło być mowy. Więc tak, to jest kolejny przykład na to, że system zbiorowego bezpieczeństwa pod egidą ONZ wymaga reformy, aczkolwiek póki wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ są przedstawiciele autorytarnych reżimów rosyjskiego i chińskiego, na skuteczną reformę Rady Bezpieczeństwa ONZ czy organizacji jako takiej niestety liczyć nie możemy. Panie komendorze, jeszcze jedno pytanie na koniec. Ono się często wśród gdzieś tam internautów na Twitterze pojawia. Czy my, nie wchodząc już w genezę tego konfliktu, żeby ona stanęła gdzieś obok nas, czy my nie mamy do czynienia dzisiaj nieco z podwójnymi standardami, gdy cywile cierpią w Palestynie, troszeczkę inne standardy stosuje się wobec Izraela, a właśnie zupełnie inne stosowało się i stosuje się wobec Rosji? Więc no, niestety mamy tutaj w pewnym sensie do czynienia z pewnego rodzaju relatywizowaniem sytuacji w zależności od tego, czy popieramy jedną czy drugą stronę konfliktu. Ja stoję na stanowisku, że bez względu na nasze ewentualne sympatie czy powiązania polityczne należy bezwzględnie wymuszać przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych na wszystkich stronach konfliktu. I to nieważne, czy ta strona jest agresorem, czy jest obrońcą. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych obowiązuje wszystkie strony konfliktu jednakowo i symetrycznie. Nie ma tutaj miejsca na relatywizm, nie ma tutaj miejsca na wybiórcze traktowanie naruszeń, zwłaszcza tych najcięższych naruszeń prawa konfliktów zbrojnych stanowiących zbrodnie wojenne. Sprawcy takich naruszeń powinni być bezwzględnie ścigani i sądzeni bez względu na ich przynależność etniczną, narodową, bycie członkiem regularnych sił zbrojnych czy nieregularnych, zorganizowanych grup zbrojnych czy ugrupowań terrorystycznych. Prawo konfliktów zbrojnych obowiązuje wszystkich uczestników konfliktu zbrojnego w taki sam sposób i w taki sam sposób powinno być wobec wszystkich uczestników konfliktów zbrojnych egzekwowanych. Panie komandorze, bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami pana ogromną wiedzą. Państwa odsyłamy na media społecznościowe komandora Wiesława Goździewicza, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału i bardzo jeszcze raz serdecznie, panie komandorze, dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie i dziękuję państwu za uwagę.